Wielu z Was pyta, jak można w zdrowy sposób obniżyć poziom tkanki tłuszczowej w organizmie. Zastosowanie termogeników czy też innych spalaczy tłuszczów na dzień dobry jest nie do końca dobrym pomysłem, chociażby ze względu na profilaktykę pracy naszych nadnerczy oraz tarczycy. W większości przypadków powinniśmy skupić się na tym, aby obniżyć wydzielanie insuliny, które w dzisiejszych czasach jest raczej ciężkie do zrealizowania. Winę za to ponosi chociażby cukier, który jest bardzo często dodawany jako główny składnik lub jako dodatek do wielu produktów w asortymencie rynkowym. Czy to mamy do wyboru płatki śniadaniowe, czy soki, czy napoje słodzone, czy też wiele elementów takich jak jogurty owocowe, tam również znajdują się spore ilości tego makroskładnika żywieniowego. Powiedzmy sobie szczerze, my powinniśmy kierować się dosyć niskim stopniem przetworzenia produktów spożywczych, które zjadamy na co dzień, ale nie bez przyczyny powstaje również schemat do zastosowania w formie strategii żywienia. Wielokrotnie omawiałem na kanale Zapytaj Trenera podejście typu carb loading, a więc strategię żywieniową, w ramach której przez pierwszą część dnia zjadamy białka i tłuszcze, a z kolei węglowodany zostawiamy na odleglejszą część dnia, typowo jako posiłek kolacyjny, jeden lub też rozbite na dwa posiłki. Strategia ta ma swoją podstawę w przypadku dobowego rytmu wydzielania kortyzolu, gdy rano ten poziom jest zdecydowanie wyższy, natomiast pod koniec dnia staje się on niższy i dzięki temu uwrażliwiamy działanie insuliny na nasz organizm. Receptory GLUT4 pozostają otwarte i dzięki temu my też możemy w dużo bardziej stabilny sposób naładować rezerwy naszego glikogenu mięśniowego. Pamiętajcie, że nie zawsze jest łatwo zjeść około 150 czy też nawet 200 gramów węglowodanów przyjęte w jednym posiłku czy też rozbite na dwa. W związku z tym możemy oprzeć się o stosowanie czegoś takiego, co nazywamy insulinomimetykami. Do tej klasy związków nazywamy wszelkie produkty, które mogą pomóc uwrażliwić nasze receptory GLUT4, zwiększyć naszą czułość tkankową i pomóc odbudować po prostu zasoby glikogenu w mięśniach. Zaliczylibyśmy do tego chociażby ALA, a więc kwas alfa-liponowy, berberynę. Możemy też powiedzieć sobie tutaj o zbawiennym wpływie koźradki pospolitej lub też o ekstrakcie z cynamonu i morwie białej. Jest tych środków naprawdę dużo, ale solidna dawka kwasu alfa-liponowego typu 1200-1800 mg do ostatniego kolacyjnego posiłku z pewnością wspomoże odzyskiwanie rezerw glikogenu i pomoże ochronić Wasze ciała przed tworzeniem się oponki. Pamiętajcie, że nie tylko chodzi tutaj o kwestie związane z żywieniem i suplementacją, ale również trening, intensywne, beztlenowe sesje, nawet takie jak interwały czy też tabata, jeżeli nie macie czasu na pełną jednostkę treningową, pomagają uwrażliwić receptory GLUT i zapakować energię do Waszych pracujących mięśni. Więc pamiętajcie, nie zawsze chodzi o to, żeby zastosować jakieś termogeniczne spalacze tłuszczu, tylko przyjąć odpowiednią strategię. Pamiętajcie, najważniejsze są podstawy. Jeżeli zadbamy o podstawy, efekt będzie teatralny. Pozdrawiam.